się Lulinę za wspaniały występ. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tego. Pierwsze pytanie. Dlaczego w autobusie nie ma zachowanych środków ostrożności przeciwko COVID? I pierwsza informacja. Wy tam mieliście podobno za kulisami mikrofon. Jakbyście z niego mogli skorzystać, to byłoby bardzo wieczne. Super, super. Tak, spodziewaliśmy się takiego pytania jak najbardziej. Rozważaliśmy taką opcję, żeby oczywiście właśnie przedstawić to bardziej z tą naszą teraz sytuacją. Jednak postanowiliśmy, że skoro zaczęliśmy to robić jednak wcześniej już przed pandemią, to również teraz będziemy się tego trzymać. Był jeden wątek tam z kichnięciem i tak dalej, który właśnie miał być nieco takim wprowadzeniem do właśnie dzisiejszej sytuacji. Postanowiliśmy, że poniekąd będzie to utrudnienie dla aktorów. Próbowaliśmy z tymi maseczkami i tak dalej. Ale jednak wyszło tak, że jeśli zaczęliśmy wcześniej tak, tak nam było wygodniej i łatwiej to przedstawić, dlatego taka decyzja. Więc to rozumiem. Jesteście jedną z trzech klas, które nie zrezygnowały z debiutu. Co skłoniło was, żeby to jednak wystawić? Jednak jeżeli mieście podjęły zrezygnowanie. Chyba taka zabawa przy współpracy najbardziej, bo mimo wszystko dużo nam to dało jako klasie. Nauczyliśmy się na pewno wielu rzeczy przez to wszystko. Współpracy, dość do kompromisu. W ogóle bardzo nas to połączyło jako klasę. Bardzo nas to scaliło, spoiło i dlatego postanowiliśmy to kontynuować. Jasne. Okej, okay, jeszcze pytanie. Czy uważacie, że wasz scenariusz jest na tyle uniwersalny, że wklejając go w całkiem inne otoczenie, na przykład w tramwaj, w pociąg albo w samolot, sytuacje będą się powtarzały? Bardzo możliwe. Ogólnie cały nasz scenariusz powstał w taki sposób, że usiedliśmy wszyscy razem i zaczęliśmy dyskutować na przeróżne tematy. Wyszło to bardzo spontanicznie i przypadkowo. Oparliśmy go na sytuacjach, które no najczęściej nam się zdarzają. Wiadomo, jest to troszkę przekoloryzowane i tak dalej. Ale też na przykład postacie poszczególne bardzo podpasowały się pod osobowości niektórych osób, dlatego dla nas to ma takie troszkę drugie dno. Oczywiście, nie w znaczeniu wszystkich. Rozumiemy. W żadnym negatywnym znaczeniu. Całe pozytywy, po prostu super, właśnie DJ-a, właśnie, jakby bardzo mi się podobało. No, więc tak. Skoro wtedy usiedliście, wyszło z tego coś dobrego, to teraz też sobie usiądźcie i odpocznijcie. Zmiałam pozycję na was. Chcecie sobie usiąść? Tak, skończę. Sobie usiąść się. Zapytanie na sesji to by było na tyle, może gdybym nie miał o tym coś zapytać. Co to za linia autobusu? Prowadziliśmy szerokie dyskusje na temat, jaką linię wybrać. Nawet przed jeszcze wybuchem pandemii, właśnie ostatni dzień, kiedy koronawirus pokrzyżował wszystkie plany, chodziliśmy po szkole i przeprowadzaliśmy mini wywiady z różnymi osobami. Okazało się, że najczęściej jednak uczniowie jeżdżą 6-3-2 tym naszym typowym autobusem. To przypuszczałam. Ale jednak uznaliśmy, że nie będziemy konkretnej linii przedstawiać. Nie było pana Olesia. Proszę? Nie było pana Olesia. Słuchajcie, udało wam się różne typy przedstawić. Ja bym chciała zapytać główną bohaterkę o budowanie tej roli, ile włożyłaś w to siebie i swoich doświadczeń. Czy też jeździsz 630? To znaczy, myślę, że odkryłam pewnie siebie. Nie zmieniłam niczego. Grałam swoje życie i nie sprawiło to dla mnie żadnego problemu, bo to, co przedstawiałam tutaj, przedstawiłabym tak samo w każdym innym autobusie realnym. Może też jeszcze? Ręka się podniesie. Gdzie jest to? O Boże. Ja chciałem spytać o... Zaczynam od początku, Karol Narki, druga. I chciałem spytać odnośnie dekoracji, bo widzę, że są bardzo szczegółowe i takie dopracowane. I po pierwsze, ile czasu zajęło wykonanie, a drugie, kto robił? No, dekoracje zajmowałam się ja, całą scenografią i pomagało mi
tam poszczególne elementy. A no, scenografia tak cała powstała no, od wczoraj, tak. Żeby całość w ogóle zmontować, to zaczęliśmy dopiero wczoraj. Przyszliśmy tu rano na próbę, kleiliśmy i powstało. Kierownica to na przykład, nie wiem, jest skradziona, czy coś takiego, czy było na co dzień. Kierownica jest nawet jeszcze z poduszką powietrzną. A czy jest skradziona? Może to było pytanie. Skąd wy to macie? Ktoś teraz nie dojedzie do domu po prostu, bo nie ma kierownicy i koniec. Jakby. Kto przyniósł kierownicę? Myślę, że ten panią z śpiewania, to one przyniosły kierownicę. Rady? Ktoś jeszcze? A ja sobie w trosce o mienie szkolne, te rurki od gazu, takie z tyłu żółte, to skąd one są? Są to rurki PZV z sklepu budowniczego, pomalowane na żółto. Ja oczywiście żartuję. No ale bardzo mi się podobała i scenografia, i w ogóle cały występ. Jestem zaskoczona, zachwycona, nie jesteście klasą teatralną, prawda? Nie macie warsztatów, a jesteście świetni. Także gratuluję. Dziękujemy bardzo. Aleksander Szczepaniak, druga D. Ja mam pytanie, jak pan się pracował z reżyserką? Czy były jakieś konflikty pomiędzy budowaniem scenariuszu, budowaniem postaci, czy wszystko wam poszło gładko? To jest tylko Marta? My mamy cudowną klasę, która jest bardzo zgrana. Mamy tutaj nasz samorząd, który jednocześnie spełniał rolę reżyserki. Prawda, nasza kochana Klaudia. Gdzie jest Malinka? No, tu jest nasza kochana Malwina. To są wspaniałe osoby, które dbają przede wszystkim o to, żeby nam się dobrze grało. Nie narzucają nam nic, sugerują, pomagają, telepatyczne porozumienie, wszystko twór wypad. Więc no, to chyba widać od razu, jakie to są wspaniałe osoby i widać efekty tej współpracy, że to była współpraca dobra i owocna. Aczkolwiek respekt był, wszyscy się bali. Jak coś nie było zrobione, to w ogóle omijanie na korytarzu, brak kontaktu wzrokowego. W tym roku po prostu debiuty wynalazły jakieś nowe metody na kanonie, wypracowali, wiecie, Viber, a u nas jest telepatyczne porozumienie. A teraz to jest nowy poziom, że się naprawdę. Dobrze, o. Z wiadomych źródeł wiem, że pojawiły się w spektaklu osoby, które doszły w tym roku do naszej waszej klasy i chciałam zapytać właśnie te osoby, które nie są nowe, bo są stare od 2 miesięcy, jak współpracowało się, jak weszliście w ogóle w zespół, jak wam się pracowało i jakie wrażenia. Może te osoby, które są nowe, podniosą rękę w górę? O, zostały wywołane do tablicy. To kilka słów komentarza poproszę. No, pracowało się bardzo dobrze. Bardzo polubiłam pracę. Mam nadzieję, że Gazu też polubiła mnie. Nie było żadnych konfliktów, absolutnie. Poczułam się zintegrowana dzięki temu spektaklowi. No nie wiem, co więcej powiedzieć. Fajnie jest. Wystarczy. Ja również bardzo się zintegrowałam z klasą. Poznałam dużo osób, tak bardziej z innej strony, niż gdybym poznała ich tak normalnie na przerwie. Bardzo mi się przyjemnie pracowało. Nie miałam też żadnych problemów z tą rolą. To zaskoczenie. No i cieszę się, że w ogóle mogłam wziąć udział, bo jakby bardzo lubię właśnie jakby brać udział w takich rzeczach. Przede wszystkim nie czuję się jakiś wyobcowany w tej klasie.
Jest mi z wami bardzo dobrze. Co mogę więcej dodać? No, nie tak, że moja rola nie sprawiła jakichś większych problemów, gdyż wszystkie próby przebiegały dla mnie w naprawdę dobrej atmosferze i... Przyłączysz się do następnych spektakli? Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Czekamy na jeszcze projektant publiczności. Mamy naprawdę fajny ilość czasu jeszcze na rozmawianie z tym. O, pan konferencjerz, bardzo dobrze. Czy jako klasa wrócicie jeszcze do deski fotowego? Przemyślimy to. Prawidłowa odpowiedź to tak. Tak. Gdy dajcie rękę za trzecią cel, ja moją wypowiedź skieruję do kierowcy, bo zauważyłam, że z wielką łatwością okazywałeś swoją oazę spokoju. I pytanie, czy w życiu codziennym też przyjmujesz tą pokorową twarz, czy nie? I tutaj prośbę o uśmiech w tym momencie. Wszyscy tutaj mówią, że tak. Personalnie nie odczuwam. Nie staram się taki być. No i po prostu granie tej roli jakoś, znaczy nie zmieniałam swojego charakteru specjalnie pod tą rolę. Dziękujemy bardzo, to może teraz Marina? Jeżeli
mogę przerwać nie tylko klasą nieteatralną, klasą teatralną również można to pokazywać jako wzór dobrego debiutu. No to w takim razie dziękujemy. No i dlaczego autobus? Ponieważ mijała kolejna godzina wychowawcza. Nadal nie wiedzieliśmy, co wystąpimy, co będziemy przedstawiać. Wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, jak się do tego nie zabierać, ale co konkretnie, nie mieliśmy do tego pojęcia. No i w pewnym momencie Zuzia Piotrowska, nasza scenograf, powiedziała: Jezu, wybierzmy coś w końcu, nawet możemy taki głupi autobus zagrać. Tutaj z apelem do wszystkich grup występujących. Słuchajcie, ja mam prośbę, teraz się zwracam nie tylko do prezesa Długiego, ale do wszystkich osób, które prezentowały się na scenie. Mianowicie, ja się wczoraj dowiedziałam o tym, że była dobra promocja na Facebooku kanału. Ja się wczoraj dowiedziałam o tym, że faktycznie gdzieś są strony, jakieś fanpage'e waszych spektakli. My byśmy bardzo byli wam wdzięczni, jako jurorzy, gdyby do nas spływały jakieś informacje, żeby po prostu ułatwić życie wszystkim grupom. To ja bardzo proszę o taki sygnał. Wystarczy po prostu wysłać link na mojego messengera, jeśli mam Ewa Nowożyn-Pilch przez RZ, dobrze? Także będę wdzięczna, sobie wtedy tą promocję jesteśmy w stanie zobaczyć, bo wiadomo, że z plakatami było w tym roku trochę inaczej, one sobie wisiały, potem się okazało, że część spektakli odeszła i dla nas gdzieś przypominanie sobie, jak dany plakat wyglądał, jest skomplikowane, więc gdybyście mogli jeszcze nam dosłać takie informacje, byłabym naprawdę wam bardzo wdzięczna, bo jutro już jest zakończenie. Dziękuję. Ale nie ma Facebooka. Naprawdę sporo czasu dzisiaj na konferencji. Patrycja Kołodziej, Lublin. Ja chciałam zapytać o wasze odczucia na scenie. Jak się z tym wszystkim czujecie i czy ktoś z was jeszcze będzie chciał wystąpić na scenie? Może oczywiście, no jak taki dobry start, to czemu nie? Odczucia. Odczucia są, powiedziałabym, że mieszane, ale pod względem pozytywnym. Z racji tego, że tutaj było mnóstwo emocji, co zresztą było widać. Była i adrenalina, dużo śmiechu, radości, ale też zażenowania. Oczywiście to było grane, ale wszelka radość się w nas po prostu kotłowała. I co, tak jak wiele razy tu już padło, no tutaj jednak była wielka współpraca, integracja i to wszystko myślę, że mieliśmy też w głowie i w sercu podczas grania tego, że to teraz jest ten czas, kiedy pokażemy właśnie owoce naszej pracy, tą współpracę, to tak naprawdę jaką jesteśmy klasą zgraną i nawet nie tyle ten autobus, co właśnie tą duszę tej klasy. No taką różnorodną, taką zdolną lupą. Państwo to przyznali, więc muszę to potwierdzić, prawda? Bo jedyna prawidłowa odpowiedź to tak. No. Że nie używasz moich słów przeciwko mnie. Ja myślę, że wszyscy się bardzo stresowaliśmy, że to wzbudziło nas dużo emocji, bo jednak to był nasz debiut, nasz pierwszy wystawiany spektakl, no ale myślę, że będziemy chcieli jeszcze wystąpić, myślę, że to nas jeszcze bardziej zjednoczy, tak jak już dziewczyny mówiły, że to dalej będziemy chcieli razem coś robić i dalej się odwiedzać. Mamy taką nadzieję. Ktoś jeszcze? Amelia Mok, Zuzia, jak ty się czułaś jako ten głos za sceny? No bo tutaj wszyscy grają, wszystkich widzimy, a ciebie słyszeliśmy. Myślę, że podstawą tego było przede wszystkim wyuczenie i takie obycie się z tym tekstem, żeby potem patrzeć na Martę, która gra z swoją mimiką, żeby dostosować się do tego. Ale o dziwo, bardzo szybko nam to przyszło i bardzo szybko się zgrałyśmy. Także telepatycznie jakoś znowu się udało. Tutaj
ostatnie pragnę dodać, iż wszystko było dopięte na ostatni guzik. Widzę, że Zuzia miała wsparcie też psychiczne za sceną z Oliwią, której nie było widać, ale też ją wspierała, pełniła bardzo ważną funkcję. Może to się wydaje błahostką, ale trzymała jej latarkę. No, gdyby nie to, no to byłoby ciężko, więc no, Zuzia też miała wsparcie. Naprawdę latarkę trzymała? Wow! Chciałbym mieć takie przyjaciół. Każdy ma rolę. Każda jest ważna. Nie popatrzka znowu. Jakby my w ogóle z Mają tak siedzimy i byliśmy święcie przekonane, że to jest nagranie puszczone z OFU, a nie czytane tak na żywo. I w ogóle skąd jakby pomysł, żeby to czytać tak za sceny teraz? Jeśli chodziło właśnie o jakby zgranie się z aktorem, czy ogólnie to, żeby jakby jeszcze jak ktoś miał taki czynny udział w tym spektaklu tak cały czas? Chodziło nam właśnie o taki głos w głowie, takie nasze myśli. Marta właśnie i Zuzia idealnie się zgrały telepatycznie, bo wszystko po prostu mi wychodziło wręcz idealnie, jeśli chodzi o każde słowo, które Marta później gestykulowała. Ciężko było wybrać głos właśnie takiego lektora, ale Zuzia myślę, że poradziła sobie bardzo dobrze, chociaż już chyba ten tekst przeczytanie go setki raz znała na pamięć. Inspiracji.
relacji, takie rzeczy tam się widzi. Jakby ja nie sugeruję tutaj, że kierownica też się wzięła z takiego czegoś. Nikt w tramwaju czy w autobusie nie przewoził kierownicy, którą myśmy potem mu wzięli oczywiście. Takiej sytuacji absolutnie nie było, to jest legalne. Ale patrz mi w oczy, jak to mówisz. Patrz mi w oczy, jak to mówisz. To jest legalne. Yeah.
Szkoda, że to nie Magdaleny Liczna, bo ona wczoraj jak jechała na próbę, to opowiadała, że spotkała taką panią, która na pełen głos cały autobus zaczęła potem będzie śpiewać Ave Maria. Ale śpiewać się tak, nie są ludzie. Też chciałbym się podzielić jedną anegdotą związaną z komunikacją miejską. Teraz była taka sytuacja, że siedziałem i były dwie starsze panie. No i wspólnie trzymały się, no to patrzę na mnie, trzymały się na ręczy. Jedna wspólnie miały takie siatki, wiecie, wracają do zakupu, miały siatki. No i nagle był tramwaj wyhamował i jedna poszła pewnie drugi. Się odwraca i mówi, a nie ty mój, piwo! Zaczęły gadać cały tramwaj, a piwo, jaki to piwo! Ja się też podzielę, nie wiem, czy tylko osobno mówię po zrozumieniu. Jechałam autobusem raz, ale nie znałam tej linii. No i podeszłam do osoby, dwie osoby stały na przystanku. Były to osoby typu właśnie tutaj tych, co siedziały, tam słuchały kogoś tam ostatnim. Tak, no właśnie, ale to był młody człowiek z dziewczyną, znaczy mężczyzna z dziewczyną. I grzecznie zapytałam, czy ten autobus jedzie w kierunku rynku. Ten młody człowiek powiedział, nie, on daje na Hatro. Ja naprawdę bardzo długo musiałam się zastanawiać, co już on miał na myśli. Nie wiedziałem. Słuchaj, nie mogę się po prostu wystawić, już gadać godzinę, będę na zabrać.